trenerze. Dzień dobry. Jakie nastawienie na dzisiaj? Bojowy. Taki spokój będzie, że musieliśmy kawę zamówić na pobudzenie przed meczem, także jesteśmy spokojni o wynik. Jak tam okres przygotowawczy w tym tygodniu? To znaczy mówimy o tym, co będzie, no tak jak zwykle. Ciężko się poradzi. Robimy swoje po prostu. Dokładnie tak, robimy swoje i do przodu. No. Teraz nie musimy patrzeć już, jak grają inni, gramy dla siebie. Wszystko w zawodnikach, w nogach zawodników. Walczymy jeszcze o to pierwsze miejsce. Jest 5 kolejek do końca, 8 punktów jasne, straty. Jasne, wszystko się może jeszcze zdarzyć. No jeszcze Osiek ma trochę meczy, my jedziemy tam. No. Czyli z tej strony już zapraszamy kibiców za tydzień do Osieka. Tak, będzie potrzebne nasze będzie wsparcie. Mocne wsparcie kibiców potrzebne, zgadza się. Dobra, powodzenia. Wzajemnie, dzięki. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Kto dzisiaj wygrałeś? Wiktoria. A ile będzie? 2-1. Wyprowadzacie piłkarzy? Tak. A jak tam słyszałem, że gracie też w piłkę? Tak. Strzelacie bramki? Tak. Pochwalcie się, ile ostatnio strzeliście? Ja 4. 4, super. Ja chyba tak z 3. To super. To życzę wam powodzenia w dalszej karierze. Cześć. Przełamanie po dwóch meczach. Po dwóch? A no faktycznie, no. Źle to brzmi, ale wygraliśmy. Najważniejsze są 3 punkty, nie? Najważniejsze są 3 punkty i to, że jest wicelider i... Podobno Żuraw przegrał z Babią Górą. Żuraw przegrał z Babią Górą. No dobrze. Wszystko w naszych nogach. A wiadomo, gdzie za tydzień jedziemy. Wiadomo. Tu już możemy zaprosić kibiców. Zapraszamy oczywiście, obecność obowiązkowa w Osieku. Wszystkiego dobrego! Wszystkiego dobrego. Będziemy się w robocie. Ja już nie mam. Brawo, brawo! Widzisz, żeby był najmarszczyk? Ej! Ja cię przestało, że on brał, kurwa, ty! Tak? Ale pan pójdź po jego i pan, kurwa, co? Ej, no przecież, w końcu bajki będą mokre! Jakby nie kota nogą! W końcu bajki będą mokre! Kali, podsumowanie meczu? Nie wiem, co powiedzieć. Ciężko? Ciężko. Nie wiem czemu tak, ale kurde. Też jak się powie, całkowicie kontrolowaliśmy, wyglądaliśmy dobrze fizycznie, a w drugiej połowie, nie wiem, 60 minuty odciął nas trochę, no ale szczerze powiedziawszy, ja się dobrze. Grałem, na ketanolach jadę, Mendy tak samo, coś tam. Dużo zdrowia przede wszystkim, widzimy się za tydzień w Osieku. Ja to dużo zdrowia, bo zdrowie Wiktorii to powodzenia. Nie mam kurwa tego, dzięki, Piotr.
Ale ci punkt najważniejszy.